tylko mi dala ślub. No, co za uczta. No, nie wierzę. Co za ucztę oni mi przygotowali. Nawet czekoladki na niby i ciasteczka. Tylko nie wiem po co ten ketchup. A, do kiełbasek. Ryba wypadła z talerza. Nie. Czy krewetka to jest? A, to jest krewetka. To czerwono-białe. Mam, jedę tu. Dobra, już starczy tego wszystkiego. To wszystko. Taką ucztę mamie zrobiliście. Tak. A może nóż się poczęstujecie? To? Nie. Ramię nóż i... Franek, poczęstujesz się też? Tak. A co, zrobiłeś kawusie? No. Nie, kawa jest moja. Mama w takim kupie muszę. Od Jasia. Nie mam. Nie. Czego? Kubek. Kubka nie masz. On ma, tylko że on nie wie, gdzie jest. Ja nie wiem, nie widzę, gdzie jest. Nie? Na pewno gdzieś masz. Ja nie mam. Na pewno. No, dzień dobry, kochani. Dzisiaj niedziela. Ja miałam wczoraj 24. Jeden drugi kubek i nie chciałem. I dzisiaj postanowiłam. Znaczy się nie, nic nie robić, coś tam już porobiłam od rana. Ale dzisiaj postanowiłam mieć taki dzień lajtu, odpoczynku. I teraz właśnie się bawimy tutaj przy domku, a ja się bujam. Znaczy się bujam, siedzę sobie na tym moim gnieździe bucianim. Franka już pobujałam, teraz ja sobie siedzę. No. I taki dzisiaj zamierzam spędzić. O, cała uczta się zasypała, bo to jest krzywo. Co się stało? Większy stolik trzeba. Tu macie fajny zjazd teraz. Nie musicie schodzić po spadkach, tylko zjeżdżacie. To jest fajne. Na prosto weź to. Na prosto weź to, Franek, postaw. Chwyćcie z dwóch stron. O, no. O, czy to zasypał? Nie. Na prostym musimy? No tam tak bardziej, tam jest prosto. Nie, tu jest prosto. Nie, tutaj nie, bo przecież tu ja się buję. Tam dalej, na słońcu postawcie. Ty też musisz jeść. No, ja zaraz przyjdę, no. Ja przyjdę, ja się poczęstuję. Ja. Tu mamy krzesło dla pani. Dla pani? A, to ja jestem panią od dzisiaj. Teraz tu jeszcze. No, tam sobie zróbcie, pewnie. Tak, tam nie muszę coś pomóc. Pewnie. Tak, musiałeś coś walić. Tak. Ja musiłem nie spalić tego. Ja swoje pakuję, a ty swoje pakuj. Ja. Ty ciasteczka. Ty możesz mi? No. Pomogę twoje. Pomogę twoje. Jeszcze jedna czekoladka powinna być. Z tyłu ciebie. No. Nie, no, jakie fajne rzeczy tam były w tej kuchence, nie? Takie czekoladki, takich nie macie w przedszkolu, co? Ja nie mam. Mama, to jest kolor. Taka jedę pić musi czekoladkę. Nie, tak, takie już nie ma. Takie nie ma już. Takie. Mama. Koronawirus. A, słuchajcie, ze złych rzeczy. To no. Dzisiaj dostałam informację, że prawdopodobnie zajęcia będą odbywały się zdalnie. Bo u nas w wiosce, w której dzieci chodzą do szkoły i do przedszkola, jest koronawirus. Więc. Ale nie wiem, czy długo będziemy się uczyć zdalnie, czy w ogóle będziemy się uczyć zdalnie, ale ogólnie ta wiadomość mnie strasznie zdenerwowała. No, ale już jest okej. Okay. Ale w pierwszym momencie to naprawdę się zdenerwowałam. Nie, Jasiu, bo do szkoły nie będziesz mógł chodzić.
No, tak dzisiaj. Przyjdź sobie coś do jedzenia. Co dzisiaj robimy do jedzenia sobie? Nie wiem. Sałatki. Sałatki? Tam są te żebeka. Można by było ziemniaki, żebeka. Nie wiem, coś wymyślimy. Ej, to nie jest wszystko. Tak mi się nie chce dzisiaj. Tak mi się nie chce, mam tyle roboty. Tutaj mam ogólnie kwiaty do wykopania. Tu bym trzeba było wypielić i tak dalej. Tam z tyłu na działce byłam na truskawkach, kiedy to było w sobotę. Nie, w sobotę ja byłam, wczoraj w pracy. W piątek byłam na truskawkach trochę. Pan Stasiu mówi, że nie mam się spieszyć, bo będziemy sadzić truskawki. No. Tak, chcę keczup. Że truskawki będziemy sadzić gdzieś tak w połowie października. Więc wtedy będzie miał dla mnie te flance, więc ja muszę sobie jeszcze tam wypyskać część. A on nam chciał hektar posadzić maszynę? No, bo pan Stasiu ma taką maszynę do sadzenia truskawek. No, a ja nie chcę hektara, bo ja ledwo daję radę zbierać to, co mam, a jeszcze sobie dosadzę. W przyszłym roku wy mi pomożecie chyba z tym zbieraniem. No, albo sobie wezmę po prostu urlop, jak będą truskawki. I tyle. Coś tam ogarniemy. No. Także też w przyszłym roku ja chcę też jechać z dziećmi. Gdzieś wyjechać sobie, wykorzystać ten bon turystyczny. Ja go jeszcze nie aktywowałam. Właśnie dzisiaj muszę się zająć takimi rzeczami. Aktywować sobie ten bon. No. I poczekamy do 22, bo o 22 ma być informacja na stronie szkoły, czy będą zajęcia zdalne, czy też nie. Także tak to się przedstawia. No, ja sobie już ogień zmieciłam, wykąpałam się dzisiaj w ogóle rano, jak przyjechałam z pracy. Ogień zmieciłam teraz i posiedzimy tu chwilę, pójdziemy potem do domu. Bo dzisiaj ogólnie jest ładnie, także jest pięknie tutaj na dworze. Trochę na świeżym powietrzu pobyć, bo wiecie, w tych domach to jeszcze się nasiedzimy przez całą zimę. Zaraz przyjdę, Jasiek. Jedna Jasia, siul! Ja tylko swoje rzeczy przyniosłem. Ja tylko swoje rzeczy. Ogórek. Ogórek! Lubisz pomidora, mama? No, lubię. Przemek, szybko przynieś te swoje rzeczy. Mama, daj to. Jeszcze więcej rzeczy przyniósł. Janusz, jak to będzie sprzątał? Za chwilkę pójdziemy do domu. Już nie noś więcej. Dobra. To, Jasiek, nie jest ci zimno? No bo ty tam na słońcu siedzisz, a tutaj już mamie jest chłodno, wiesz? Na tej huśtawce. Czego? Co? Ziemi? 21. Co? No. A nie 21,08. Dokładnie. Mam jeden już tutaj taki celonik. A co? A co chcesz wiedzieć? Co? Ty już nie chcesz jeść. Ten osion już nie chce jeść. Ja nie wiem, to jest. Mu nie wiem. Nie wiesz, co mu jest. Ty masz przemyślenia, co? Nie wiem, co mu jest. Oj, nie, Franusiu. Jeden, druga marchewka. Mhm. Jeden, pokrojone. Tak? Dla mnie. Oj, to ci spada. Ja. Sikre! Spada mi to. Ja, spada. A! Gdzie mama to postawić? No, postaw tam.
przecież chusto. Joś, huśtaj, weź mów normalnie. Mama, huśtaj! Ja mama musi go huśtać. Ale ty krzywo usiadłeś i to znowu haczy. Mama nie nadąża. Mocniej, znowu siadło. No trzymaj się ty dosyć. No ale ja muszę Jasia też trochę. Jasiu, się szybciej. Los. Hamuje.